Nazywam się Pacych Zygmunt. Urodziłem się w Warszawie 1941 roku. I mieszkaliśmy tam z rodzicami na ulicy Twardej i tam jakieś zmiany były. Moje opowiadanie będzie krótkie ze względu na to, że w czasie wojny byłem małym dzieckiem. No i stąd no, nie jestem w stanie opowiedzieć tylko to, co usłyszałem od mamy. Czyli z rodzicami mieszkałem w Warszawie do czasu powstania warszawskiego i po upadku powstania warszawskiego Niemcy wysiedlali, podpalali budynki nasze, stąd nas, no, jak to się mówi, wyrzucili z domu i na ulicę i wszystkich zaprowadzili do Pruszkowa, skąd rozsyłali w stronę Niemiec. Tato ze Słyszenia pojechał w inną stronę, czyli w Pomorskie. No już po wojnie dowiedziałem się tam z dokumentów, że był w Damnic, jakoś to tak się nazywało, a ja z mamą byliśmy zapakowani do wagonów bydlęcych. No i jak był transport cały gotowy, to wyruszyliśmy w nieznane strony, co potem się okazało, że dojechaliśmy do Wrocławia, czyli dawnego Breslau. Stamtąd nie mogę już dokładnie powiedzieć, co się działo, ale mama przebywała razem ze mną w obozach na Klecinie, gdzie pracowała w cukrowni Klecina. I potem, jak zbliżał się front, opuszczono Klecinę i mama znalazła się w obozie zbiorczym przy ulicy Bosa Chałkiego. Nie wspomniałem, w którym to było roku. To było w roku 1944. I przebywaliśmy tam na Bosa Chałkiego, gdzie byli więźniowie, czyli robotnicy przymusowi, wyprowadzani na roboty, tak zwane przymusowe. Pod koniec, znaczy roku 1944, czyli z nastaniem, jak to nazwać, Festung Breslau, czyli Wrocław stał się twierdzą miasta. Nie będę już tam wymieniał nazw tych przywódców, którzy o tym zdecydowali, ale nastąpiła budowa lotniska na obecnym placu Grunwaldzkim, czyli od mostu Grunwaldzkiego do mostu Zwierzynieckiego. Zostały wyburzone dwie ulice główne na tym odcinku i ludzie pracowali przy odgruzowywaniu, usuwaniu budynków, oczyszczaniu terenu, żeby na tym terenie mogły lądować i startować samoloty. No, oprócz tego, aha, w czasie pobytu na Bosa Chałkiego to była szkoła, w której przebywało, nie wiem, różnie ludzie mówią, ale w okresie już ofensywy przebywało chyba nawet od 2 do 6 tysięcy ludzi.
Także wszystkie sale, piętra, korytarze i na klatkach schodowych nocowali ludzie. W kwietniu, jak się zbliżył front i zaczęły padać bomby, jedna część skrzydła na obozach Chałkiego czy w pobliżu padła tam bomba i uszkodziło skrzydło szkoły. I wtedy też ewakuowali część ludzi na Burgwajdę, czyli do obozu na Sołtysowicach i część na Bergstrasse, czyli to jest obecna ulica Góralska. Tam też był obóz przejściowy, no i mieścił się w pobliżu zakładów pracy większych, także ludzie też pracowali w tych zakładach. I oczywiście z każdego miejsca pobytu, w każdej części zbierali się na placu Grunwaldzkim, by budować lotnisko. Myśmy trafili też z Bergstrasse, znaczy mówiłem, no tu pomyliłem fakty, bo ze ściślejszych opowiadań trafiliśmy najpierw na Bergstrasse i tam, gdy już był front bardzo blisko, wtedy nas wyprowadzili na Burgwajdę i tam doczekaliśmy do wyzwolenia. Szóstego czy 7 maja grupka tych obozowiczów szukała mieszkań po wyzwoleniu i osiedliła się przy Moście Warszawskim na ulicy Matthiasstrasse 213, czyli obecna jedności narodowej. Obecnie ten budynek został rozebrany ze względu na budowę drugiego przęsła mostu warszawskiego. W sumie, jak sięgam pamięcią, to przypominam sobie tylko, jak żeśmy wracali z tego obozu i doszliśmy do domu zajmowanego na jedności narodowej. A tak, nie wiem czy na nieszczęście, ale chyba na moje szczęście z wojny nic nie pamiętam. No mogę tylko wspomnieć, że w Warszawie, jak spadła obok bomba w domu, w którym mieszkaliśmy, to akurat mi mama myła, czy coś takiego i spadłem, uderzając głową o podłogę, z czego mi zostało do prawie do 20 roku zacinanie się, tak zwane jąkanie.